Zaczynamy 29 materiał troszeczkę z innego miejsca niż skończyłem poprzedni materiał, dlatego iż tutaj jest na dole skrzynia, której nie zdobyłem i tutaj jest zejście. To pominąłem, więc wróciłem się tutaj na sekundkę, żeby to jeszcze zebrać i zaraz wracamy do tego miejsca pierwotnego. Także tutaj oprócz tej skrzyni to chyba tutaj nic więcej nie ma, no ale chcę ją też otworzyć, zebrać cokolwiek tu jest. Artowana stal, o jeszcze mamy przeciwnika. O, proszę, doświadczenie jeszcze. Na górze się przeciwnicy pojawili, widzę. Znaczy słyszę, raczej nie widzę, źle mówię. Czekajcie, bo... O matko, patrzcie tu. Dobre. Dobra, żeby nie przedłużać. Robimy cięcie. Czas odwiedzić statek. Generalnie powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj jak wejdziemy sobie na Midgard i mamy tutaj górę, tak? Tutaj nam został jeszcze jeden znacznik informacji. Jeden znacznik wiem, gdzie jest. Generalnie chodzi o to, że nie użyłem strzały tej niebieskiej Arteusa. Dlatego nie mogłem przeczytać informacji. To sobie oczywiście zbierzemy tam przy okazji. Nie wiem, czy to coś jest zdatne do żeglugi. Bez obaw. Co teraz? Daj mi działać w spokoju. Czekajcie, bo tu się coś zaczęło palić, ale... Dość już nabroiłeś. Dobra, tego nie będę zbierał na razie, nie? Chyba że to znika za chwilę. Ale chyba nie. Aj, czekajcie, bo tu musimy coś uruchomić. Proszę. Fajne. Świetnie. Pamiętajcie tylko, że pokonamy tak jedynie część drogi. Świątynia Tyra leży obok szczytu Wielkiego Wodospadu, a my jesteśmy niestety w dole rzeki. Nawet jeśli do niego dotrzemy, będziemy musieli jakoś dostać się na górę wodospadu. Wanowie zbudowali kiedyś świetny statek. Mógł nawet latać. Skidbladnir. Tak. W końcu został stworzony, żeby latać. Ten niekoniecznie. Tak czy owak, innej łodzi nie mamy. Musimy starczyć. O kurde, Bela. Na największej górze lodowej, jaką w życiu widziałem. Przynajmniej jest ciepło od ognia. Co teraz? No, będzie trzeba to pewnie... jakoś odtorować, nie wiem. Chyba że żagle musimy tutaj złożyć. Nie. O kurde, no i właśnie, co teraz? Pytanie za 100 punktów. Czy ja tutaj mogę w jakiś sposób wyjść? Staram się cierpliwie czekać. Daj ojcu pomyśleć. Aha, czekajcie. Zaczynasz to? Zlozowałeś żagle? Po prostu patrz. I co teraz? No czekajcie, bo tu się coś zblokowało, nie? Ściągasz żagle z masztu? Jak teraz złapią wiatr? Patrzcie, będziemy lecieć. Jakie jaja. O proszę, skrzynia tu jest. Legendarna. Tutaj mamy 50% Helheim. No i znowu utknęliśmy. Nie na długo. Pilnuj łodzi. Nie do wiary. Zrobiłeś wielki lampion.
Co to jest to? Udało się! Lecimy! Czekaj tam na mnie! Patrzcie, nie jestem w stanie chyba tego zabrać. Musimy porozmawiać. Chyba rozumiesz, że to koniec, prawda? Nawet jak dotrzemy do Midgardu, ty i Baldur zniszczyliście jedyną bramę do Jotunheimu. Nie mamy żadnych asów w rękawie. A ten biedny chłopak cierpi istne katusze. Wszystko tak się pozmieniało, że... Atreus, to nie twoje zmartwienie. No cóż. Może się nim stać, jeśli czegoś w końcu nie zrobisz. Nie trzeba być mędrcem, żeby zdać sobie z tego sprawę. Zwiększa obrażenia na to ognia o 25%. Powiem wam, że to dosyć ciekawe chyba jest. Aha. Ups. Poczekać, jak to zbierzemy, bo to jest chyba legendarna skrzynia. Czy mi się wydaje. Szybki runiczny atak. Nawałnica i kara. Beznadziejne. Nie chcę tego zakładać. Dalej 50%, czyli to jednak nie jest wliczane w ogóle do statystyk. Ciekawe. O kurde. I co teraz? Ja cię pierdziu. Już się przestraszyłem, że... Aj, to się kurwa psuwa. Kurde. O, za głupawe. O kurde, patrzcie, tu coś jeszcze jest schowane. Że niby co, ja tutaj mogę sobie... O kurde. Nie, aha, tu możemy tędy też zejść. No dobra. Myślałem, że to jakaś ścieżka do jakiejś ukrytej skrzyni. A tutaj jeszcze zobaczmy to właśnie, o. O, tutaj mamy skrzynię. $4000 srebra. Atreusie. Pomóc? Złapmy razem. Są takie teraz słabe. Wcześniej żeśmy takie głazy podnosili, a teraz... Udało się. Jesteśmy wolni. Wydostaniemy się stąd. Stań do walki! Czas z tym skończyć! Tak, mój syn. Już czas. Nie. Znowu ten głos. Wiesz, kto to jest? Właściwie nie wiem. O, cholera. Góra lodowa, dwa buta! Trzymaj się! Czekajcie, bo ja nic nie mogę tu zrobić. Ile mam teraz siłę? Z 201. Zabójca, blokowano sięgnięcie. To chyba dlatego, że zrobiliśmy 1500 przeciwników chyba, albo 1000, nie pamiętam.
Pozbędę się go! Auć. Takiego ataku jeszcze nikt na mnie nie przeprowadził. Dlaczego tego nie można ściągnąć? Udało się! Lecimy dalej. Głowo, daleko jeszcze do świątyni? Właśnie, zimno mi. Jeśli utrzymamy prędkość, a ogień nie zgaśnie, powinniśmy być tam lada chwila. Dobrze, jak? Cholera, co teraz? Przesrana trochę. No co jest? Nie wiem, czy ja tu muszę coś zrobić, czy jak? Bo to się... Tej walki za dużo jest.
Może niepotrzebnie ten szał użyłem. Cholera. Dobra, już tego niestety nie zbiorę. Ajajaj, szał zużyłem cały. A można było wyłączyć to. Udało się! Daleko jeszcze, kurde. Mimir, co sprawia, że ogień się pali? Uwierzyłbyś, że magia? Albo te ostrza. Lecimy, lecimy, lecimy. Kurde, no nie, znowu. Debela, jaka gra. Uwaga, ojcze! No, walka w tym statku, ty kurczę, tam. Zaskakująco długo. To nie mogę tutaj wskoczyć, dopóki ich nie zabiję, tak? Okej, chyba teraz mamy dostęp. Czas, mój synu. Rozejrzyj się, zobacz, co zrobiłeś. Yeah.
Gruba akcja. Na szczęście lądujemy cali i zdrowi. Statek gdzieś tam się rozpizdzieli. To był twój plan? Obaj zdurnieliście! Sekretna komnata Odyna. Echa przeszłości, a czy będę wpadł? To już. Miejmy nadzieję, że to możliwe. To gdzie ja jestem w ogóle tak? O kurde. To pewnie tu Odyn zebrał informacje o Jotunheimie. O kurde, oko zewnętrznego świata, epicki przedmiot, zaklęcie. O kurcze. Aż to zobaczę, co to jest. Oko zewnętrzne. O ja cię pierdziu. Plus 7 do wszystkiego. Ale bez bonusa, nie? Wow. Pytanie teraz, co sobie tutaj wypierdzielimy stąd. O to nie. Bo to co prawda jest plus 6. 25 odporności na wszystkie efekty, w tym to nie. No to też muszę zostawić. Tutaj. Duża szansa na zyskanie obrony, gdy zdrowie Kratosa... No to to chyba usuniemy. Tutaj mamy witalność 5, czas odnowienia 2. Zmniejsza 15 koszt ataków podczas spartańskiego szału. No to to się przydaje, jak walczymy z walkiriami. No to to sobie usunę. Wbijemy sobie to. Plus 7. Całkiem nieźle wam powiem. 208, 88, 141, 54, 57, 42. Czekajcie, bo mamy jeszcze więcej tutaj takich rund, tylko że te są już średnie. Zwiększa obrażenie od mrozu 25%. Ciesz się przepływem prędkości, pokonuje większe dystanse, wykonując unik. No to to, ewentualnie to albo to, możemy sobie założyć, jak założymy te legendarne wyposażenia, które daje nam 3 sloty, nie? Dalej jest 50%, kurczę. No 7... 7 punktów do każdego drzewka, każdej cechy, powiem wam, no to to już jest dobry bonus. Bardzo dobry bonus. Dobra. Chcę sobie zobaczyć, gdzie to może być. Tu jest jedno. Tu jest drugie. Co to za miejsce? Siedziba Odyna. Jego koszmarny gust rozpoznałbym wszędzie. Ma szkoda czasu. Patrzcie! To brakujący panel z tyrem! Odyn go ukradł? Ale czemu? On zawsze ma swoje powody. Mogę zerknąć? No, tego się nie spodziewałem. Czemu? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Nie spodziewałem się tego. Głowo. Słuchaj, to na pewno jest Tyr. Odbywa podróż. Być może magiczną. Ale co to ma wspólnego z gigantami? Czemu mieliby to uwieczniać? Ale sądzę, że tego się pewnie nie dowiemy. A co to za runy w rogach? To nie runy. To symbole z przeróżnych krain. Oznaczają... wojnę. Ano. Skąd ty... Ten znam aż za dobrze. Coś kojarzę z rysunków z poprzednich odsłon God of War. To klejnoty. Jak twoje? Pewnie symbolizują dar widzenia, dany nam przez gigantów. Daj nam je bliżej. Intrygujące. O cholera jasna. Bardzo intrygujące. Co to jest?
tajemny schemat ukryty przez Tyra tak, by nie znalazł go nikt. Poza tymi, którym ufali giganci. Odyn miał go pod nosem. Mówiłem, że zaprowadzę was do Jotunheimu. Co masz na myśli? Podobno skończyły ci się pomysły. Nie rozumiesz, bracie? Odyn nie porzucił nadziei i nam też nie wolno. Wiedział, że ten panel coś skrywa, ale to my to znaleźliśmy. To schemat klucza do jakiejś sekretnej komnaty Tyra. Nie wiem, co możemy w niej znaleźć albo zastać, ale to jakiś trop. Jak mamy stworzyć ten klucz? Spytajmy krasnoluda. No i proszę, super. Chyba wiem, do których drzwi pasuje ten klucz. Tam nad wodą. Pamiętasz? Dokładnie, pamiętam tą lokację. Znaczy te drzwi. Także spoko, będziemy mieli tam dostęp. Na razie powiem wam, że chyba zrobimy coś może z misji pobocznej, nie w tym odcinku. Może sobie dokończymy tą lokację teraz, tutaj. Poczekajcie, bo ja tutaj chodzę w kółko Macieju po tych pokojach. Nic tu nie ma. Chłopcze. Wcześniej to, co widziałeś. Niczego nie widziałem. Myślałem, że widziałeś mnie z tym starcem. Starcem? Patrzcie, możemy iść? Gdzie zjechaliśmy? Ta. Ja pierdziu, świątynia Tyra. Możemy. Znaczy powiem wam tak. No dobra, czas wrócić do Midgardu i załatwić ten klucz. Gdzie krasnolud? Właśnie nie chcę za bardzo wracać, tylko czekajcie, czy ja jestem kurczę we właściwym miejscu. Bo chciałbym sobie zrobić tą lokację do końca. Mamy widzicie 50%. Czego to jest zamknięte w ogóle? Ja cię pierdzielę. Nie wiem, czy ja w tym momencie mogę się przenosić gdziekolwiek. Zaraz zobaczymy. Helheim dostępny. Alheim. Helheim. Uda się do świata. No to kurczę, jesteśmy tutaj. W takim razie jak tu stąd mam wyjść? Wiecie co, chyba że się nie da, bo mamy zadanie. Chyba się nie da stąd niestety wyjść. Dobra, to nic, wracajmy w takim razie. Do Midgardu. Pewnie może jak się przeniesiemy do Midgardu, to będę mógł się z powrotem tu przenieść. Że Baldur to syn Frey. No tak. Wciąż nie mogę się nadziwić, choć taka jest przecież prawda. Ale jak pomyślę o Baldurze i Frey, to... Mili? Tak, chłopcze. Freya. Co tam, bracie? Głowo. Zdradź mi największą słabość Baldura. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Chwila. Co się dzieje? To urok. Nie może mówić o tym, co wie. Naprawdę? No przecież! Nie może być inaczej. Ciekawe, kiedy to się zaczęło. Kiedy dosłownie trzymała mnie za łeb? Czy kiedy odkryłem słabość Baldura? Mimi! Tak, chłopcze? Powiedziałeś, że znasz słabość Baldura. Ach tak? Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Dosyć. Czyli jest jakiś sposób. Jeśli znowu nas nawiedzi, odkryjemy go. No ma czekajcie, tutaj mamy jakieś zadanie. Możesz to wykuć? Czy to oręż? Pancerz?
albo inny element wojennego rynsztunku, w którego tworzeniu się specjalizuje? Nie? To zapomnij. Nawet gdybym miał ochotę stworzyć takie kruche cacko, uszkodziłbym sobie narzędzia przy tych wszystkich delikatnych zawijasach. To zrób warstwy. Złącz metal z żużlem ze skapu. Twórz cienkie warstwy i dokładaj naprzemiennie. Dobra, Mondralo. A skąd niby miałbym wziąć kawał dobrego żużlu ze skapu? Gdy ostatnio taki widziałem, mogłem jeszcze dogadzać panienkom. Nie do wiary. Czy to... Już myślałem, że będziemy musieli znaleźć. Musiałem pobrudzić sobie łapy. No nie stój jak słup! Do roboty! Co? Chcesz wziąć na warsztat coś innego niż broń? Pewnie! Czemu nie? Co? Też się rozwijam. Ej, ostrożnie przy grzbiecie. Rozluźnij nadgarstek. Sam sobie, kurwa, rozluźnij. Daj mi tu więcej żaru. Już się robi? Będziesz hartować stal trochę dłużej? Nie muszę. Trzykrotnie zalałem ją olejem draugrowym. O, widzisz, całkiem pomysłowo. Higienicznie. Sprytna z ciebie bestia. Codziennie uczymy się czegoś nowego. No nie? Pewnie, że tak. I gotowe. Nie, zapomniałeś o czymś. Kurczę, i proszę, cały odcinek nam prawie zleciał na podróż tym statkiem. Przestań się tak szczerzyć. Działa mi to na nerwy. Po prostu dobrze was razem widzieć. Ale wasz znak teraz wygląda inaczej. Tak to jest, gdy spaja się na nowo coś, co pękło. Wiedziałem. Nadal się kochacie. O, daruj sobie, królewno, bo jeszcze się wzruszę. Nowy znak jest lepszy. Prawda? Musimy już iść. Serdeczna piona. Wiecie, zobaczmy jeszcze, czy możemy u nich coś kupić, ulepszyć, no nie wiem. Opracowujemy z bratem nowy projekt. Ulepszenie ostrza chaosu. Z sobą rozmawiamy. Tego nie ulepszymy. To może ostrza chaosu możemy ulepszyć. I to możemy ulepszyć, ale tego nie używam. Dobra. Ostrza chaosu. Plus 15 do ataku, czyli będziemy mieć 88 plus 15. Nie chciałbym nimi oberwać. Czy to 88 razem? Nie. 103. Dobra. Doskonała stal Asgardu jest niedostępna. Zaklęcia możemy kupić tu jakieś. Dobra. Rozżarzonego węgla. Przelejący płomień Muspelheimu i lodowaty Mgłenifelheimu. Aha, to chyba zdobywamy za ukończenie tych dwóch lokacji. O kurde, panie. Epolety śmiercionosi Mgły i Waldiego. Echa Mgły 1500 sztuk. Stopy z Nifelheimu 5 sztuk. Zerdziewały pancerz Waldiego. Aha, bo to mamy dostęp dlatego że mamy dostęp do Nifelheimu. O kurczę, patrzcie tutaj. Witalność 16, obrona 58, runy 22, siła 28. 3 sloty na gniazda. Daje stale działającą niewielką regenerację zdrowia. O kurczę. Siła 20, siła 18, siła 28. No to jest najlepsze chyba z tych wszystkich. Runa 44, runa 22. Obrona 64, obrona 56, obrona 58. To mamy jeszcze witalność. No to jest najlepsze z tych wszystkich. Tutaj mamy co prawda witalność 28. Tu mamy tylko 16. Obrona 64. No to obrona tu jest największa. No ale tutaj mamy... Także to musimy sobie zrobić. Wiecie co? Kurczę Bela, bo nie wiem co robić. Do Nifelheimu się udamy? No teraz na pewno nie. Jeszcze wiecie co? Dobra, to zostawmy.
Tu kosztuje sporo tego 1100 Felhemu zardzewiały pancerz Iwaldiego. Skąd ja wezmę ten zardzewiały pancerz Iwaldiego? O matko. Nieźle. Dobra, szkoda czasu. Okej, jeśli to ci wystarczy. Nie było czegoś jeszcze? O, zadanko. Z pomocą osełki i młota, które znaleźliście, Brock i ja możemy stworzyć dwie grafikę. Słynny krasnoludzki pancerz. Potrzebujemy tylko trzech mitycznych składników, zanim weźmiemy się do kucia. Co znaczy? Bo ja wiem. Pancerz pochodzi z legendy. Sprawa jest pokręcona jak kłaki na dupie Wulwera. Chcecie, żebyśmy znaleźli części z legendy? Mocognir, król krasnoludów, znalazł dwie. Nawet dzieci to wiedzą. Ale kiedy udał się po trzecią... Puff! Zniknął. Może znajdziecie wskazówkę w jego twierdzy w Konunsgardzie. Zobaczcie, co mam. Kamień wejścia do Konunsgardu. Jest na nim twoje imię. To ci, kurwa, niespodzianka. Niech żyje król. Moi drodzy, to zadanie na następny odcinek. A teraz... Leży na północny zachód stąd. Jeszcze zawierzą z Svartalfheim. Duża kamienna budowla, upiorna aura. Rozpoznacie ją z miejsca. Wystarczy jak sobie... o kurde, oba. Na razie tego nie będę ulepszał. Wystarczy, że sobie tutaj wejdziemy w przysługi... Niech żyje król, to sobie ustawimy i wejdziemy w mapkę i mamy tutaj, o. Nie, to jest Wysoka Rada. Tutaj. O kurczę, mnie tam nie było. Mistyczna brama. Dobra, ja pierdziu, ale kurde gra. Wracamy. Tutaj. Chciałbym tą lokację sobie zrobić do końca. Mamy jeszcze... Aha, tutaj mamy na Walkirię. Teraz, gdy mamy klucz, możemy w każdej chwili otworzyć te duże drzwi. Chodźmy. Czekacie. Vanheim. Odyn odciął dostęp do tego świata, runa podróży nie zadziała. Muspelheim. Niflheim. To było tutaj? Asgard. Svartalfheim. Elheim. To chyba było tu. Kurde, nie wziąłem to. Wróć. Helheim. Przepraszam, zły guzik sobie wybrałem. Nie rozumiem. Nie słyszałem, że to Frigg urodziła Baldura. Tak, Frigg. To bardziej jej przydomek, zdrobnienie. Znaczy ukochana. Odyn nazywał tak Freję po ślubie. Z początku było to szczere, a przynajmniej tak wolę myśleć. Ale gdy się między nimi popsuło, wykorzystał to do tuszowania prawdy. Jak to? Odyn nie chciał, by Freja, bogini Vanów, cieszyła się w Asgardzie uznaniem. Więc wszystkie jej osiągnięcia zostały przypisane Frigg. Jak to, że urodziła Baldura? Dokładnie. Freja to jedyna prawdziwa matka Baldura. Dobra, mam nadzieję, że dobrze trafiłem. To będzie nasze najlepsze dzieło. Potrzebujemy tylko trochę pomocy. Spoko, na samym odcinku sobie to zrobimy. Nie wierzę, że wróciliśmy do Hel. Przynajmniej. No tak, 50%. Nie jesteśmy po drugiej stronie, gdzie będą nas gnębić wizje. Tak zimno, że moja ślina zamarza, gdy mówię. Jazda! Wiecie co, może do Niflheimu pójdziemy już na tym odcinku. Właśnie, może to jest dobry pomysł, żeby sobie zebrać surowce na ten pancerz. Kurczę. Nawet nas nie tknęli. Myślę, że to jest dobry pomysł. Przynajmniej użyjemy trochę tego. Nie
Dobra, gdzie to jest? Tu mamy jeszcze, kurczę, walkirię do pokonania, wiecie? Ja pierdziu, nie wiem, czy ja sobie poradzę z tym. Z nią. Czekajcie, tu jest jedno przejście, tu jest drugie przejście. To może idźmy tym przejściem. O kurde, nawet nie wiem, czego szukać dokładnie. Ale wcześniej chyba tu grałem, to nie było... chłopaka chyba nie było. Tak, chłopaka tu nie było, więc nie mogę używać jego łuku. No co z tego, kurde, czas się nam kończy, ja cię pierdzielę. Aha, zajebiście. Czekajcie, bo ja tu nie mogę przejść. O matko. Mam nadzieję, że tędy damy radę przejść. Musimy to wszystko pozbierać, no kurde. Ale nie damy rady w tym odcinku. Jaki shit. Jest tutaj to, ale... Ja tam i tak nie wejdę przecież. Cholera. Jak tam wejść? Aha, tutaj jest wejście. Kurde, jaki ze mnie głąb. Dobra, mamy tu coś. Kruka. Okej, tutaj mamy kolejną miejscówkę. O, 56%, zobaczymy, czy jak to otworzymy to. O kurde, wisior nieskończonych nawałnic. Runa 12, obrona 8, czas odnowienia 4. Patrzcie, to, że możemy 4 razy ulepszyć. Ja pierdziu. Tak, to był skrzynia sekretna. Okej, tutaj chyba nic więcej nie zrobimy. Dobra. Już nie czekajcie, tu jest zejście. Ale nie wiem, czy ja tu chcę schodzić, czy nie. Chyba nie ma nic. Tutaj kruk latał, to pamiętam. A... Oj, kruka słyszę. Tutaj jest kruk gdzieś, słychać go.
ale tutaj kurczę wszystko zablokowane jest. Dobra, wróćmy się tam na ten główny most, bo tutaj nic nie zrobimy. Dobra, wróciliśmy do tego miejsca. Tutaj mamy jeszcze coś do zniszczenia. Czekajcie, czy tutaj coś znajdziemy? Nie, z tej strony nie, ale z tej strony już tak. O kurde, Walkiria. Znaleźć jedną ukryte komnaty, 7x7, praca ukończona. A tu jest kruk. Dobra, będziemy walczyć z Walkirią. Kruki, 5x6, to jeszcze jeden. 68% ukończenia. Walkiria, jak pokonamy, to też jakiś tam procent wpadnie. Nosi. A to tak, jeszcze wciul. Tutaj będzie prawdopodobnie Walkiria i tutaj jeszcze jedna rzecz, to nie wiem co. Kurde, jeszcze dwa artefakty do zdobycia. Dużo pracy nas czeka. No. A, tu kruk jeszcze jest jeden, super. Dobra, to kruki mamy, Walkirię mamy. Atreusie, do mnie! No to pokonamy tylko Walkirię i będę musiał skończyć chyba. Ale lipa. Powinna pieczęć Amoku. Kurde, nie wiem czy mam tą runę, cholera. Wiecie, runę wskrzeszenia. Kurde, jak nie ma, to będę musiał się cofnąć. Jak to sprawdzić? Zasoby. Zwykły kamień wskrzeszenia, dobra. Lepszy taki niż żaden. Kurwa mać. Wszystko u ciebie w porządku? Ale zdzira. Trzymaj się!
To słuchaj, w ogóle życia nie ma. Żyjesz! Mogę działać! Za tobą, uważaj! Oh yeah. Dziękuję. Jestem wolna. Ale dlaczego tu tkwiłam? To sprawka twojej królowej. Ale czemu Sigrun miałaby nas uwięzić? Właśnie próbujemy rozwikłać tę zagadkę. Czy wiesz, dlaczego mogłaby się do tego posunąć? Nie. Bez Walkirii wojownicy polegli w walce nie trafią do Walhalli. Helheim wypełni się tysiącami niespokojnych zmarłych, a Midgard utonie w morzu mściwych dusz. Nic nie stanowi większej hańby dla Walkirii. Muszę iść. Spróbuję temu zaradzić. Żegnajcie. Papa. Dobra, ja pierdzielę. Piąta Walkiria pokonana, jeszcze trzy, tak? Czy dwie? Trzy chyba. O, matko. Nie miałem tej... Chyba masz już swoją odpowiedź, Bogu. Królowa walczy z Odynem. Uwięziła Walkirię, żeby go rozjuszyć. Sigrun nienawidziła Odyna, to fakt. Ale jej rola, jej święta powinność. Czy doskonała stal z Asgardu. O, proszę. Ja w to nie wierzę. A ja nienawiść zawsze zwycięża. Rękojeść Walkirii. Trzeba ją powstrzymać. Mamy ulepszenie, kurde. Ano, nie przejmuj się. Sigrun sama się doigrała. Szkoda, że... No, nie ma się co rozdrabniać. Jak ją znajdziemy? Obawiam się, że nie wiem. Może być wszędzie. W każdym świecie. Znajdziemy ją. Musimy. Cały Midgard na nas liczy. Kurde, jakie epickie przedmioty wypadły nam tutaj, nie wierzę. Kurde, pieczonarz, muszę sobie to zobaczyć. Rękojeść Walkirii, siła runy czas odnowienia. A co to mamy w tym momencie? Siła 16. Runy 10, czas odnowienia. To mamy szczęście. No, czas odnowienia też może być, tylko tutaj mamy... aha. Mała szansa na zyskanie daru siły przy każdym zabójstwie. Niewielka szansa na zyskanie mocy Walkirii przy każdym trafieniu ostrzami. Moc Walkirii zwiększa wartość siły i run. Kumuluje się 3 razy. Myślę, że to będzie spoko. Umiejętności na razie zostawiamy. Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz, bo chyba nam wpadły nowe zaklęcia. Odłamek istnienia Asgardu, obrona 12. Przytrzymanie R przez kilka sekund daje fortyfikację, która sprawia, że przeciwnicy zostają odrzuceni po następnym skutecznym bloku. A, średnie. Dobra, później to będziemy sprawdzać. Coś tu było? Czy mi się wydaje? W ogóle jak to jest sytuacja? Kruki mamy wszystkie, znaleziono artefakty 3 na 5. To jeszcze musimy artefakty znaleźć, dobra. Dobra, to możemy zerwać, chyba dobra, niech to leży. Czekajcie, czy tutaj wszystko zebrałem? To była przecież pamiątka rodzinna. No właśnie, nie zebrałem pamiątki rodzinnej. Nowy okaz do kolekcji. Dobra, jeszcze jedna. I ostatnia znaczka w tej grze. Główna ścieżka do Walkirii. Pamiątka rodzinna 1665 expa. Mamy 100%, więc de facto możemy kończyć, moi drodzy. Także żegnam się z wami. Serdeczne piona, cześć.